Kurwa, stój! Siemano mordzieriki i mordeczki, ale mam dzisiaj zwariowany dzień. O 4 w nocy wróciłem z drugi, gdzie wspólnie z Danielem z Łowicza, Damianem Maruderem z Koszalina, Grejem z Mławy, Michałem Kuzynem ze Świnoujścia przeżyliśmy wspaniałą arktyczną przygodę. Przetestowaliśmy mnóstwo sprzętu i pewnie zaraz będziecie się pytali, gdzie go można kupić. No będzie go można kupić u nas na stronie w Plecionie, tylko muszę pędzić do pikacza i przypilnować go, jak idzie wbijanie fakturek. Lecę! Dobra, jestem. Idziemy sprawdzić, jak pikaczowi wchodzą faktury. Pikacz! Znowu lecisz w kule w robocie! Nie. Co to ma być? Szefie, nie, nie! To nie da! Co to znaczy? Piosenkę napisałem. Jaką? Do filmu! To... Nawijaj, jak będzie ch**a, to masz przykro. Ale ciśnienie. To nie jest tani film, to jest film drogi. Robimy nim skok na kasę YouTube'owi. Miażdżymy konkurencję, sami rosną w siłę. Tymi dłońmi w pojedynkę pirami rozkurwiłem. Nie mogą złowić ryb, bo mają kije w dupie. My razem w kupie silni, oni po uszy w gównie. Sklep zaraz obok Wisły, najlepsze ceny w necie. Więc załóż swoje dzieci, powie swojej kobiecie. Tym razem liczy się plecza, cała reszta to śmiecie. Jak, szefie? Zajebiste? Bierz się do roboty. Dobra, mam nadzieję, że ten chłopaczy na pikaczu weźmie sobie w końcu moje słowa do serca i wystawi jak najszybciej te wszystkie produkty, te wszystkie nowości, żeby one na czas, na sezon już były na sklepie. Pędzę teraz do Dreamworldu, zapoznam was z naszym nowym pracownikiem, Antkiem Osuchem. Jest to specjalista od wędkarstwa morskiego, specjalizuje się głównie w Norwegii, także będzie można w końcu do Dreamworldu przyjść i poradzić się w tych kwestiach. No, gościu ma zajebistą wiedzę, także zaraz postaram się go wam troszeczkę przedstawić, ale przede wszystkim jadę tam, żeby porównać zęby na gumie Marasa, na której miał 130 cm rybę z bestią, na którą teraz na Rugi, jestem przekonany, miałem spotkanie z rybą życia. Na pewno ryba grubo ponad 120, może 130 cm. No już po samym zachowaniu widziałem, że jest petarda, a te zęby, które zostawiła na gumie, to czegoś takiego w życiu nie widziałem. Także przenosimy się zaraz do Dreamworldu i widzimy się za chwilkę. To jest ta obiecana bestia właśnie, którą obiecałem, że wam pokażę. Na nią miałem strzała ryby, prawdopodobnie ryba grubo powyżej 120, możliwe, że nawet 130. Za chwilę zobaczycie tutaj w przebiciach zęby, porównując, to jest guma Westin 27 cm, na którą Mara złapał 130. Są te zęby, tutaj te 130 odciśnięte. Tu są zęby ryby, które ja miałem odciśnięte. I co jest najważniejsze przy tym wszystkim, teraz przełożyłem kotwicę. Ja miałem kotwicę wbitą gdzieś w tym miejscu. Gdzieś w tym miejscu ryba zaatakowała w tym. Dosłownie do szczęścia zabrakło mi centymetru. Gdybym ją właśnie miał kotwicę, a miałem zapas, wbił tutaj, to miałbym tą rybę i cieszyłbym się z nią dzisiaj, ale no cóż, będę musiał tam pojechać jeszcze raz. To jest patent, który znaleźliśmy na Rugi. Jedni go nazywają w Niemczech na wodach śródlądowych Raube Pistole, czyli zbrojenie trytytką dodatkowego haka. Bardzo fajna metoda. A na wodach Rugi jest nazywany Rugen Pistole. Jak widzimy, ta guma jest... Ach, bił mi się hak. Bardzo te haki używają ci ludzie w Niemczech. Jest mocno pocięta, więc musiała się sprawdzić. I tutaj taka ciekawostka przy tym. Bardzo fajna guma, nie wiemy co to jest. Może wiecie co to jest, napiszcie tutaj w komentarzach, kto wie jak się nazywa ta guma. Ryby, nawet duże, atakowały duże przynęty od ogona. To jest dosyć niestandardowe, takie rzeczy robią zazwyczaj małe ryby, ale woda miała minus 1,5 stopnia i tak się działo. Bardzo pomogło nam celownik. Celownik, który robiliśmy na gumach, tu jest przykład Heringa 25, motor oil z główką fluo. Wtedy ten celownik jest z głowy i bardziej atakowały z przodu. Dodatkowo zbrojenie dosyć mocne, ale na Rugi można zbroić w 3 kotwice. I to zbrojenie na Rugi jest nazywane Shredder Analapen. Bardzo dobrze się sprawdza właśnie o tej porze roku. To są sprzęty, o które bardzo dużo pytacie. Specjalnie dla was je przetestowałem teraz. Mniejszy model Citrix, fajnie mi współgrał z wędką do 170 gramów. Te przynęty, które przed chwilą oglądaliście, spokojnie sobie z nimi dawał radę. Tu jest większy model Komodo SS,
jego używałem już do wędki 350 gram, spokojnie dawał sobie radę z trautem 30, z rauczem 32, także jest to kołowrotek już do zadań specjalnych. Jedyny mankament tych kołowrotków to ustawienia. Porównując się do bestii, w bestii mamy proste ustawienia z boku tego hamulca magnetycznego. Tu musimy odkręcać te śrubki z boku, zdejmować nakładkę, w tym mamy odbloki, czyli on trzeba porobić. W tym mamy ustawienia boczne. Ja skalowe, ja się na tym nie znam, 3 odblokowałem, 3 są zamknięte. Tu w skali 6-stopniowej ustawiłem na 3 i potem już tylko dociskiem szpuli dociskamy. No chwilkę mi to zajęło, ale później naprawdę brody robią się bardzo rzadko. Już niebawem u nas w sklepie będziemy mieli pełną ofertę blach Polspingu. Zawierają się tutaj wahadłówki i obrotówki. Polsping mocno odświeżył swoją ofertę. Możemy tam znaleźć też bardzo ciekawe blachy w wersji lekkiej na płytkę wody. Praktycznie każda blacha będzie występowała w kolorze niklowanym w małej gramaturze. Prawie wszystkie blachy z podstawowej serii są robione na papierze ekologicznym, czyli dla ludzi, którzy nie zawsze zabierają ze sobą śmieci. Teraz papier będzie się momentalnie rozkładał na łowisku. Mamy również serię premium, która zrobiona jest z czystego mosiądzu. Tutaj blacha odznacza się minimalnie większą gramaturą, ale ma bardzo ciekawy połysk, warto zwrócić na to uwagę. Wszystkie blachy zbrojone są w twarde i mocne kotwice VMC, nie tak jak w starej wersji, gdzie tak naprawdę kotwice mogliśmy rozgiąć palcem. Tutaj będziemy mieli też porównanie nowego opakowania i nowej blachy do starego gnoma. Tak naprawdę tutaj firma rozwinęła się naprawdę mocno i wizualnie wygląda to super. Cześć, nazywam się Antek, od niedawna pracuję w Plecionie. Moim konikiem jest wędkarstwo morskie. Mam za sobą 10 wypraw w Norwegii. Głównie łowiłem halibuty, dorsze, rdzawce, molwy. Mam nadzieję, że będę mógł wam pomóc w jakichś waszych dylematach odnośnie sprzętu i wszystkiego, co jest potrzebne na wyprawy. Byłem na 3 wyspach. Hitrze, Soroi i Vanoi. Każda wyspa dawała zupełnie inne ryby. Wiadomo, że na północy, na Soroi i na Vanoi było więcej dorsza, halibuta, zębacza i czarniaka, a na Hitrze mieliśmy takie ryby jak molwy, dorsze i rdzawce. Co prawda po tych 10 wyprawach wciąż nie spełniłem swojego marzenia, nie złowiłem 3-cyfrowego halibuta, ale jeszcze zdążę to zrobić. Postaram się, aby oferta naszego sklepu sprostała wymaganiom każdego wędkarza morskiego, a teraz biorę się do roboty. Dobra, padł po mnie Grey, powiedział, że podrzuci mnie do mojej, do Szczecina, że szybciutko obrócimy. Przy okazji zapiłem pasy w ogóle, bo z Greyem to nigdy nic nie wiadomo, jak to będzie, właśnie jakieś testuję swoją siódemę nową. Przy okazji pokażę wam tą blaszkę, na którą łowiłem. Orka numer 3, uratowała mi życie na rugi. Greju na algę 3 też troszeczkę blaszek walnął. Greju, ty nie przesadzaj tutaj troszeczkę za uuu. Hej, z Grejem to nigdy nic nie wiadomo. Dobra, transportujemy się do Szczecina. Udało się, szybciusieńko dotarłem do Szczecina. 3-3,5 godziny, nie wiem, cały byłem spocony. Zamykałem oczy, bo wolałem na to wszystko nie patrzeć, jak to się dzieje. Więc może jak jest taka ładna pogoda, to szybciutko opowiem wam pokrótce o tym, co działo się na ostatnim wypadzie na rugi. Właśnie taka sama pogoda, może nawet jeszcze cieplejsza, nas przywitała. W ogóle byłem bardzo tym zaskoczony, nie byliśmy na to przygotowani za bardzo. A jak jest taka pogoda i nie wieje wiatr, świeci słońce, to ja za bardzo w ryby nie wierzę. Dlatego może akurat wyników nie było tego dnia, ale był chillout za to niesamowity. Tak szybko jeszcze nigdy na miejscówkę nie dotarłem. Jakieś 20 km trzeba płynąć na naszą metę od portu. I ten, no dosłownie nie wiem, z 10 minut może płynęliśmy, może krócej, bo nie było żadnych fali. Po prostu szybciusieńko się szło, nie dokończyłem pić drinka i już byłem na miejscu. Także coś wspaniałego. Zacząłem od mety, gdzie na jesieni mieliśmy piękne ryby. Zanim dotarłem, 3 razy zakopałem się na płciźnie, ponieważ woda w stosunku do jesieni mocno opadła, ale było za to bardzo ładnie widać dno. Całe było wyłożone roślinnością, roślinność nie była przegniła. Świeciło pięknie słońce, a wcześniej było bardzo mroźnie, dlatego podejrzewałem, że wieczorem
one tam wyjdą, że woda się ogrzeje, bo miała gdzieś minus 1 stopień, więc podejrzewałem, że wieczorem gdzieś mogłaby mieć 1 stopień na plusie, dlatego tam się zatrzymałem i robiłem dryfy. Byłem bardzo podekscytowany, bo w końcu miałem super zestaw, wędkę MPP 2 do 350 gramów. Takim zestawem bez problemu mogłem rzucać trautami 30 cm czy roachami 32 cm. Troszeczkę czasu mi zajęło, zanim udało mi się opanować ten zestaw, czyli wędkę MPP 2 z kołowrotkiem Komodo SS. Musiałem troszkę poustawiać, 10-15 minut, ale jak już to ustawiłem, to komfortowo rzucałem na odległości 30-45 metrów. Wybrałem przynętę traut 30 cm, która waży około 300 gramów, bo według mnie jest to najlepiej pracująca przynęta Savage'a. Kolejne dni zmieniły się diametralnie. Pogoda z upalnej, można powiedzieć tropikalnej, zmieniła się wręcz w pogodę arktyczną. Mrozy w nocy po minus 15, minus 17 stopni. Rano wypływając na wodę, kuliśmy lód. Takim powiedzmy centymetr, 2 centymetry musieliśmy rozkuwać, żeby wypłynąć z portu. Łowienie też nie należało do łatwiejszych, bo wiał dość silny wiatr, 8-9 metrów na sekundę. Na zmianę świeciło słońce, były burze śnieżne. No, klimat bardzo fajny. Niewiele nagrałem tak naprawdę przy tym wszystkim, bo cały czas trzeba było mieć rękawiczki na rękach, bo to szybciutko łapki zamarzały. Dwa razy z Citrixa, na którego łowiłem najlżejszy sprzęt, wycinałem plecionkę, bo plecionka zamarzała, to była gruba plecionka 0,30 ponad, więc ona zamarzała, miałem na full nawiniętą, jak zamarzała, to powiększała swoją objętość i musiałem ją wycinać z kołowrotka, żeby móc oddawać normalne rzuty. Moim zdaniem trzeba było przypilnować miejsca, żeby ryby wychodziły, bo tam były potężne ryby. Ja miałem spotkanie właśnie z tą rybą, o której wcześniej mówiłem. I jeden dzień przypilnowaliśmy tą metę i tego dnia złowiliśmy najwięcej ryb. To prawda, były to ryby w przedziale 80-98 maksymalnie. No i niestety, no, pogoda później nas zatrzymała, ponieważ przyszedł już taki mróz, który uniemożliwił nam dalsze wypływanie na rugie. Dlatego czekamy teraz do kolejnego sezonu, żeby wrócić po te wielkie ryby. A teraz czas na ogłoszenie wyników konkursu. Ostatniego pytaliśmy Was, jaka jest życiówka dzikusa, a więc zapraszam, zobaczcie sami. Piękny, potężny. Kofarę. Uważaj, Marek, uważaj, kurwa, uważaj! To jest ryzykowne, to jest naprawdę, lepiej... Ja, że wejdzie. Lepiej dać, bo to jest nowa życiówka, to jest ponad grubo, ponad... Je pierdole! 110, metr, 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 15, metr 20! Jest? Jest! Jest, jest! Jezu, czempa! Kto to odjebało? Jest! Ale kurde, gumki nie widać w oczy. Jak to jest nowe? Ale... Przejdź, Marek. Jeszcze miał dużo siły. Życiówka PB 106. Oczywiście odpowiedź to 106 cm. Zwyciężył Rafał Szołtysik. Zgłoś się do Rafała przez naszego fanpage'a na Facebooku. A teraz na zakończenie mam dla Was jeszcze jeden konkurs. Napiszcie, na jaką przynętę dzikus trafił tą rybę. Do wygrania są aż 3 koszulki z limitowanej serii pleciony w kolorze czerwonym. Piszcie nazwę, piszcie kolor, piszcie rozmiar. Kto będzie najbliżej, ten wygra. Także widzimy się już niebawem. Elo!